Zwycięzca aukcji otrzyma symboliczny akt własności, który pozwoli po pierwsze nadać mu własną, niepowtarzalną nazwę, ale również nowy właściciel będzie miał pełne prawo do zamieszczenia na tablicy ustawionej na terenie ronda imienia i nazwiska lub nazwy firmy. Dotychczasowe licytacje pozwoliły na wsparcie orkiestry kwotą ponad 140 tysięcy złotych. Od 2010 roku było to kolejno rondo energetyków i górników, magików, rondo internautów, smoków, Jeffa Hanemana, baniek mydlanych. Największą kwotą, jaką udało nam się uzyskać ze sprzedaży ronda, to 61 200 złotych. SK Info.